Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM Przed nami pora na kolejny odcinek Dzisiaj zaczynamy drogę do Survivor Series Czyli do ostatniego premium live eventu Przed WrestleManią w tym pierwszym sezonie I jeśli chodzi o, o to co było w poprzednim odcinku To tam mieliśmy Premium live event Fastlane Tak, to było Fastlane I tam CM Punk utrzymał swój pas Cena utrzymał swój pas A za to Judgment Day Zostali nowymi mistrzami tag teamu Mamy też tutaj Bronsona Rida na ICW, na którego zdobyliśmy poprzez wymianę. Cody Rhodes też jest kontuzywany na dwa tygodnie. No i jeśli chodzi o to, właśnie co teraz potencjalnie: CM Punk kontra właśnie kto. Kto mógłby być takim rywalem dla, dla właśnie dla CM Punk'a? I tak sobie myślę. I właśnie myślę nad realnie nad tym Bronsonem Reedem, który do nas przyszedł. Bo to może, mogło być coś ciekawego. Bronson Reid, walka potencjalnie o ten pas, to mogło być coś na pewno ciekawego. jak sobie tak myślę, myślę, że Carly to kontra Cena, bo Carly to opcja, co pokawał Kodiego Rhodesa, to za takie zwycięstwo, rywalizacji. Myślę, że zasługuje na walkę o pas, ale wydaje mi się, że to powinna być walka o pas ECW Television Championship. A Seena pan kontra Bronson, bym powiedział. Judgment Day, no nie wiem, niemożliwe, że będą mieli walkę gdzie nie będą bronić swoich pasów, bo właśnie The Shield, Roman i Seth. Możliwe, że właśnie na WrestleMania dopiero walka z Judgment Day to byłaby spoko opcja. Tato tak sobie nad tym myślę. Mamy też 300 tysięcy, które byłoby fajnie, naprawdę wykorzystać. Mamy Injury huba, ale chyba. no Nie wiem, czy będę chciał dać to Kodiemu. Nie wiem, zastanawiam się, czy to robić, czy nie. Muszę właśnie to przemyśleć dokładnie, ale wydaje mi się, że tak w miarę to właśnie by wstępnie wyglądało. Sina Carlito, Punk, Bronson Reed. Może jak. Nie, wiem, dałbym radę zrobić jakiś tak team naprzeciwko Judgment Day? Czy dałbym radę zrobić to, czy nie? Może Icons czy Renault Stars? Nie wiem, w sumie A zobaczmy tych niektórych naszych zawodników. No na mam dobrych Renault Stars. Na przykład Priest z Renault Stars. Roman Reigns jest 15, ale to on jest. On podchodzi pod jaką klasę? On podchodzi pod, ro, Star, pod Icons, znaczy, więc myślę, że jednak Icons. A więc zobaczmy. Jest j więc w taki sposób mamy potencjalnie, może powiedzieć, pod. Yy, a w sumie, czy jakoś tego podpisze Edge mógłby robić w sumie Edge z Rendim. Ja w Universe Mode mam Rated RKO, No może Rated RKO kontra Judgment Day w sumie, bo Edge z kimś innym to też zbytnio tak nie by tutaj nie zrobił, myślę takiego. Biggie, on no to nie ma tutaj kofiego ani Xavier Woodsa, żeby zrobić yy, New Day. AJ Styles, no AJ Styles w takim z kim? No, no też niezbyt zbyt te i to pasuje. Więc no a Jay znowu? No nie wiem w sumie. Wydaje się, że pod ten, pod tak to, to tutaj wygląda, to najbardziej by mi pisał Edge i mógłbym właśnie zrobić Rated RKO Tak myślę właśnie sobie tak wstępnie. Mógłbym niby wziąć Jaya w takim teamie z Romanem, ale myślę, że nie. Myślę, że najwłaśnie The Shield bym zrobił. Więc, może i Edge, no. Wychodzi na to, że to będzie pewnie Edge. Wydaje mi się, że Edge'a sobie po prostu wrzucimy. Tylko, właśnie, będziemy musieli zrobić Face Turn Ortonowi w sumie. Pod tą właśnie walkę Najlepiej, żeby ta walka się zakończyła jak najszybciej, może być ta rywalizacja. Więc, będę chciał robić pewnie kolauty co tydzień, żeby ta żeby to na pewno się zakończyła na Survivor series, ta rywalizacja. Więc to pewnie, właśnie pewnie będzie Edge i Randy, no bo to jest najlepsza opcja. A tak już mówiłem, no chcę zacząć tę rywalizację i ją też jak najszybciej zakończyć, żeby na WrestleMania na pewno mieć tą walkę, którą chcę. No to Edge wydaje się najlepszą opcją. Tak już mówiłem. Edge wydaje się najlepszą opcją, żeby stworzyć Rated RKO i zawalczyć z Judgment Day. Myślałem tutaj nad tym Stylesem, ale nie mam aż na tyle pieniędzy, żeby to zrobić. Myślałem nad Stylesem, potencjalnie Styles kontra Punk, to też byłoby coś ciekawego. J też byłby fajną opcją, ale tak już mówiłem, nie mam aż tylu pieniędzy, myślę na to. Udaj potencjalnie za to kupić sobie jakiś asset, bo w sumie miałbym to. Special Effects 2, jaką by odblokował nam walkę, stypulację. Special Effects 2 odblokowałoby nam Steel Cage. E. I wydaje mi się, że właśnie powinien to zrobić. Chciałem skończyć właśnie to, to show, nie to show, a ten, sezon, a ten sezon na Tier 2. Wszystko, więc zróbmy to też. Tak jest. I tak będzie wyglądało. Teraz musimy 105 na arenę, a 100 na te rzeczy. Myślę, że teraz będę. Jeśli coś jeszcze zagrejduje, to byłoby to pewnie Adversitement na tier 3. Myślę, że tak by to wyglądało. Have at least one TLC. Prevent the effects of the first Parker played on you next week. Can't block GM or branded Parker. Have, have at least one TLC match. TLC match brzmi potężnie, więc... Nie wiem, czy bym to chciał zrobić. Ile to kosztuje? 30 tysięcy. Nie wiem, nie wiem, nie ukrywam. Kontrakt Romana i Finny się będzie kończył za niedługo. Musimy na pewno na to uważać. A więc potrzebujemy zrobić tak team call out. A więc Judgment Day na. Na Edge'a e, Nie tutaj Judgment Day. Na Rendiego i Edge'a Randy i Edge Tak jest. Czy mogłem zrobić też jeszcze mógłbym role changer Randy'emu to super. I role changer się bym zrobił dla pewnie. Pewnie dla Romana. To by się nam też przydał jakiś heal w sumie. Może jak no nie wiem. Musiałbym może stworzyć jakiegoś heal. A, nie wiem. Na razie, może właśnie zrobimy roll change. Tak jest. Wiem, czym jest, kowiem, żeby heal. A. Pojedynie na wersji menu Gargano kontra Ciampa DIY byli mistrzami tak przeciwko siebie. To jest opcja. I to jest coś, co zrobimy na przyszłość. Teraz tak. Main węcie. No, staminowy jest problem dość duży, a na przykład y, pewnie tutaj zacznie rywalizacja pomiędzy tą dwójką, no ale dobra, w sumie mogą mieć rywalizacje. Jak, jak rozwiążą to w miarę szybko, to mogą mieć rywalizację, czyli McIntyre i... no McIntyre i Seth bym chciał, więc nie będę patrzył na te style, jak to pasuje co mi. Cena kontra Carlito, tak że się ta rywalizacja zaczęła. Tutaj y, Ciampa, Bronson Reed, no i zostałaby nam walka Mógłbym podpisać jakiegoś heala na tydzień? Heal na tydzień, może właśnie. Spróbujmy to, zrobi, to zrobić jeszcze. Na przykład mógłby to być właśnie Karion Cross. Na dosłownie tydzień. Na to jedno show. Żeby Karion Cross zawalczył z Edge na przykład. Tak jest taka walka, że po prostu jeszcze coś było. Nie wiem, czy jest sens zrobić TLC. Bo aż tak mnie nie bolą tej pair Wiadomo, że czasami mi wrzucą, co nie lubię power cardy, ale do takiego stopnia, że to aż to robił, to chyba nie, wydaje mi się, więc tak by to wyglądało. Tutaj liczymy na pierwszy poziom rywalizacji, wiadomo, że Randy musi być faceem pod tym rywalizację, Roman potrzebuje, żeby był fejsem pod rywalizację Everstmanii z Judgment Day. No i tutaj liczymy na pierwszy poziom rywalizacji, Punk i Bronzer właśnie, a na tutaj Interference Punk'a, no i to może zacznie tą rywalizację też w sumie, więc zobaczmy, tak by to, tak by to show wyglądało u nas. I możemy klikać Confirm Booking, pewnie? Help Spa, czy mogę komuś dać? Nie, nie mogę właśnie nikomu dać. Na czego może injury hub, nie wiem, no poczekam z tym injury hubem, a Cody niech sobie powolutku wraca. To the Moon Cross? Nie, bo Cross w sumie. On jest tylko na tydzień jeden. Dobra, więc możemy klikać tak, Confirm Booking. Ja bym miał tym znacznie więcej pieniędzy, to pewnie bym... Ja bym nie potrzebował. Bym miał pieniędzy, to pewnie bym zrobił Extreme Rules main event, ale lepiej te pieniądze trzymać. Cina kontra Carlito. Wygrywa Carlito. To pięknie. To jest pod rywalizację i pod walkę pas dobra opcja. Tak, Team Callout. Pierwszy poziom rywalizacji. Super. Priest. E, priest. E, Ciampa i, i Reed. Wygrywa Ciampa. A rywalizacja Punk'a i Bronza się nie zaczyna. Randy z Face'em. Tutaj cross kontra Edge. Wygrywa Edge. Zaczyna się rywalizacja, ale on może mieć dwie, ry dwie rywalizacje naraz. Roman jest face. Em. I w main McIntyre kontra Seth. Wygrywa Drew McIntyre. I to jest pierwszy poziom rywalizacji. WCW. Jaki pojedynek bym zobaczył? Będąc no, szczerym by żadny, pewnie. Najbliżej ten, ten pojedynek pierwszy, czy się pasy. 68 tysięcy spoko. Chyba będzie musiał weź przedłużyć kontrakt. Nie wiem czy to nie będzie sew czasem. Więc dobrze mieć te pieniądze na przedłużeniem. A to będzie... A Sina no Dobra, powiem tak. Jeśli odejdzie i będziemy wakować ten pas, to spoko. Aby syna nie jest dla mnie aż tak kluczowy, szczerze. Wiadomo, że jest mistrzem, ale to jest tak, że jak mi on odejdzie, je, jest jedna osoba kluczowa dla mnie na ten moment, jest to CM Punk. Możemy pójść dół. Dobra, udało się. Nie dam mu 100 tysięcy, potem będę w złej sytuacji, więc przykro mi. Czyli on naprawdę odejdzie. Wow, on naprawdę odejdzie. Better effect packages. No ja wiem proszę. co tutaj przyszedłeś już mi coś tutaj mówisz. Nie myślę, że nie, nie będę cię oszukiwał. Dobra, czyli Sina odejdzie. Zróbmy... zróbmy jakiś może pojednego pas jeszcze na koniec. W sumie. Ja tak sobie myślę. Póki jeszcze Sina jest. Czy nie? Ja mam po prostu już zwiał. Dobra, już, jego już nie ma. Dobra, to mi daje inną, kompletnie, może być, perspektywę tego wszystkiego. Teraz sam nie wiem, jaką walkę zrobię. Nie wiem. A może wiem, co zrobię. Mam pomysł w sumie. Żeby nie robić walki pas z ECW Television Championship. I na wrestling o zwakowanym parze właśnie zawalczył Gargano i Ciampa. I zwycięzca z ECW Television Champion. To myślę, że jest spoko opcja. Myślę, że tak. Myślę, że tak by było. Carlito właśnie zgarnął duże zwycięstwo, więc może to... Może to Carlito kontra Punk w sumie. Bo Carlito bardziej zasłużył, myślę na to. Czemu nie? Myślę, że tak może być, więc... Callout... Yy, Panka Carlito. Tak jest. Myślę, że tak może być. Carlito... E, może nie. Roman kontra... Kto? W sumie Roman kontra Carlito, niech może być taki pojedynek. Kolejny bym callout zrobił, tak teamowy. Teraz bardziej niezły callout, jak się wykonają Randy'ego i myślę, tak jest. I tak, Balor kontra... Powiem tak, Balor kontra Ciampa, możemy tą rywalizację dokończyć, więc jakaś tutaj walka pomiędzy nimi. Priest kontra Seth. I jeszcze jeden pojedynek, jaki byśmy mieli, to Drew... Lub Bronson, albo jakiś triple fret, może zobaczymy. Tylko potrzebujemy jakiegoś zawodnika, więc zgarnijmy sobie jakiegoś zawodnika na tydzień dosłownie, jakiegoś face na tydzień. Jest tutaj Jay. O Jay ja nie mogę podpisać na dłużej, więc podpiszę go na razie na tydzień. Może kiedyś będzie na dłużej, ale na razie tylko na tydzień go potrzebuję. I zrobimy właśnie takiego triple freta w sumie: McIntyre, Bronson, Reed i Jay. Uso czemu nie? A nawet wrzućmy im Extreme Rulesa, też możemy zrobić tak. Więc by to wyglądało. I to tyle. Czyli, tutaj, patrząc na to, show: no to tutaj nie liczymy na nic. Tutaj liczymy na kolejny poziom rywalizacji. Tutaj liczymy na trzeci poziom rywalizacji. Tutaj, ten tak Team liczymy na kolejny poziom. Tutaj yy, też w ogóle liczymy, oczywiście, na poziom rywalizacji. Tutaj Prince kontra Seth, Roman kontra Carlito To takie nie jest takie ważne dla nas. Istotne pojedynki. To jest super. No i to jest coś, co mi się podoba, bo w taki sposób mogę kogoś podpisać sobie na tydzień i od razu mu wrzucić kontrakt. I nie płacę za to nic. Dobra, więc to spróbujemy zrobić. I to będziemy chcieli zrobić. Wydaje mi się, że nie będę podpisywał żadnych osób, które są jakby. Legends, bo wydaje mi się, że w Legends nie ma. Na, na przykład tacy zawodnicy Jak, na przykład Roman, Cody, Sef, oni wszyscy są tutaj. No to myślę, że nie ma sensu dać taki przedział. Myślę, tak, tak właśnie tak sobie myślę, więc... Więc nie będziemy takie właśnie przedziały robili pewnie. A teraz, yy, no, to w sumie pewnie tyle. Pewnie. Szkoda, ja, ja bym wiedział, ja bym widział to wcześniej. To bym Jay'owi dał na dwa tygodnie kontrakt i wtedy bym Jayam przedłużył sobie. A tak to no to ktoś inny. Zobaczymy. Zobaczymy, kto będzie opcją na pewno. Tylko kontrakt jego się kończy, dobra. Tak by to show wyglądało. To nie może nic no tak, tak by to show wyglądało. A więc klikamy Confirm Booking. Kolejny ECW będziemy mieli. I zaczynamy od tego Triple Fretu, który wygrywa. Wygrywa Drugi McIntyre, czyli Drugi McIntyre ma kolejne duże zwycięstwo w sumie. Pokonał niedawno Sefa, teraz pokonuje Revive w tym Triple frecie. Rywalizacja się nie zaczyna. Balor kontra Ciampa. Wygrywa Balor. Trzeci poziom rywalizacji. Tak, ten out jest udany. Priest kontra Sef. Tutaj wygrywa Sef. Pierwszy poziom rywalizacji. Roman kontra Carlito w main evencie. Tutaj wygrywa Carlito. I ta rywalizacja się zaczyna. spok. Carlito też wypada 4 tygodnie, więc już wiem, komu dam tego injury haba. Tutaj z tych pojedynków ponownie no szczerze pewnie nic by nie zobaczył. Chyba, że Prime, Robert Rood i sami to jeszcze możemy. Super kontrakcik mamy, że możemy komuś wrzucić. Hour of uh, her company's time: it would be a free trial of one of our. ...of their courses on how to take his to the top. No nie wiem. Aha, czy e, no nie wiem sobie. They have free categories you can choose from. Dobra, weźmy to, ale mam nadzieję, e, to jest free, tak? Chyba. Tak, free, no dobra. Może być to. Video Random Superstar, czyli to bo zależy zaraz pewnie co wybiorę, to stanie jakiegoś tam power carda. Roman Temasek this week. Aha. Może, może i to zrobimy, może i to zrobimy. No nie mogę zbytnio, no, no nie, potrzebuję, żeby był bardziej face, teraz na ten moment. No nic. A więc kolejny CW za nami. Będziemy kontynuować, będziemy potencjalnie jakoś szukali jakąś właśnie osobę, która, której obdarujemy ten ten kontrakt piękny. I zobaczymy, kto tą osobą będzie. A teraz będę już kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.